Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na taki dość szczególny odcinek. Będzie to bowiem pomieszanie dwóch cyklów na moim kanale. Z jednej strony będzie to standardowy odcinek, ten najpopularniejszy, czyli historie wielkich postaci, ale z drugiej strony nieco pomieszany z konstelacjami gwiazd. Z tego powodu, że dzisiaj o relacjach w rodzinie, słynnej rodzinie, bardzo medialnej rodzinie będziemy mówić dużo, ale główną postacią, o której powiemy, będzie żona Wojciecha Młynarskiego, Adrianna Godlewska-Młynarska, która, choć wiele osób o tym nie wie, jest postacią ze świata artystycznego, skończyła szkołę teatralną, ma na swoim koncie kilka ról, nawet do tej pory występuje. Opowiem Wam o jej życiu, o jej relacjach z mężem, o tym, dlaczego się rozstali, a także o jej aktualnym życiu i relacjach z dziećmi. A te, jak sama pani Adrianna przekazywała w mediach, nie zawsze są łatwe. O co chodzi? Gdzie dziś możecie ją zobaczyć i usłyszeć? Myślę, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy, dlatego serdecznie Was zapraszam, byście byli ze mną do samego końca, a ja nie przedłużając, serdecznie Was zapraszam do oglądania, a wszystkich, którzy oglądają mnie regularnie, do subskrybowania tego kanału, abyście byli na bieżąco. Adrianna Godlewska przyszła na świat w Warszawie w 1938 roku. Przyszła aktorka swoje dzieciństwo wspomina po latach jako bardzo udane. Miałam fantastycznych rodziców, dobrych i szlachetnych. Tata był inżynierem, mama żyła przy mężu. Wychowywałam się z ciotecznymi braćmi. Ich ojciec wyszedł na wojnę i zginął. Wcześniej prosił mojego tatę o opiekę nad żoną i tata opiekował się nimi do końca życia. Mój starszy brat zmarł niedawno w Paryżu na COVID, a młodszy odszedł już wcześniej, więc teraz jestem jedynaczką, mówiła w rozmowie z magazynem Retro. Pani Adrianna wspomina również, że w rodzinie naprawdę nie brakowało artystycznych osobowości, a ona sama jako mała dziewczynka marzyła o tym, żeby zostać tancerką. Los jednak chciał inaczej i miał dla niej inny plan. Dostała się bowiem do szkoły teatralnej w Warszawie i jak sama wspomina, bawiła się tam świetnie. Natomiast w 1960 roku ukończyła szkołę teatralną w Warszawie. A chwilę przed tym, jak zakończyła studia, poznała swojego przyszłego męża, Wojciecha Młynarskiego. Jak sama przyznała, było to coś na zasadzie miłości od pierwszego wejrzenia, a na pewno bardzo szybko zorientowała się, że Wojciech Młynarski jest jej bratnią duszą. Spotkali się pierwszy raz w kawiarni Nowy Świat. Ostrzyżony na krótko Młynarski, który tego wieczoru zorganizował swój wieczór kabaretowy, był studentem polonistyki. Bardzo dobrym. Proponowano mu, żeby został na uczelni i został profesorem, ale on już wtedy wiedział, że będzie chciał zająć się pisaniem tekstów do piosenek. Pani Adrianna była od niego 3 lata starsza, tak jak Wam powiedziałam, była studentką Wyższej Szkoły Teatralnej, natomiast była kobietą, która robiła piorunujące wrażenie. Była piękna, uśmiechnięta, pozytywna i zdolna. Miała przed sobą bardzo dobre perspektywy. Na panu Wojciechu nie mogło to nie zrobić wrażenia. I zrobiło. Choć sam był już po słowie z kim innym. Miał narzeczoną, ale to nie powstrzymało go przed tym, żeby umówić się. Kiedy tylko zorganizował to spotkanie, pani Adrianna powiedziała, że przeszło jej przez myśl, że może to jest jej przyszły mąż. Ale chyba najważniejsze i to stanowi o atrakcyjności drugiej osoby na pewno, bo przecież przyciąga nas to ze wnętrza, musi nas jakoś zaintrygować, zainteresować, musi nam się oczywiście coś w tej drugiej osobie spodobać. Ale zatrzymuje nas przy niej jednak to, co jest wewnątrz. Więc myślę, że bardzo często mieliście w swoim życiu tak, że ktoś Wam się podobał, a kiedy otworzył buzię, to czar prysł. Niestety, czasem wynika to po prostu z tego, że ta osoba nam jakoś tam nie pasuje, nie ma chemii, a czasem po prostu wszystko gra, ale jakby brakuje po prostu tego czegoś, tego co sprawia, że ta osoba jest dla nas interesująca. Pani Adrianna wspominała, że z panem Wojciechem było tak od razu, że po prostu, tak jak to mówią, od razu kliknęło. I nie pomyliła się, bo związek tworzyli przez prawie 30 lat, a 4 lata po swoim poznaniu przypieczętowali swój los. Ślub pary odbył się w 1964 roku, kościelny w Komorowie, natomiast cywilny na Nowym Świecie. W Komorowie mieszkała rodzina pana młodego. Pani Adrianna tego dnia była niesamowicie wzruszona i prawie przez całą ceremonię płakała. Wspomina, że wtedy podszedł do niej wujek Wojciecha Młynarskiego i powiedział: dziecko, nie płacz, przeżyjesz jeszcze wiele ciężkich chwil, ale pamiętaj, że zawsze będę po twojej stronie. Prezent ślubny dostali taki, o jakim marzy naprawdę bardzo wiele młodych par, bo była to kawalerka w Warszawie. Dzisiaj
marzenie. Kiedy się w sobie zakochaliśmy i pobraliśmy, byliśmy przeszczęśliwi. To była cudowna przygoda życia. Byliśmy młodymi ludźmi, którzy czerpali w miarę możliwości z tego, co się działo, wspominała w jednym z wywiadów aktorka. Rok później na świecie pojawiła się ich pierwsza córka Agata. W 1970 druga Paulina, a 9 lat później syn Jaś. W opiece nad dziećmi pomagała pani Hela, która przyjechała do nich i została na 25 lat. Jest do tej pory bardzo ważną osobą w rodzinie. Obecność pani Heli i dziadków nie sprzyjała temu, by rodzice zajmowali się dziećmi. No, my dwoje byli zajęci robieniem kariery. Wpadaliśmy na chwilę do naszego dziecka, by ucałować słodki pyszczek i sprawdzić, czy czegoś nie trzeba, wspominała w książce Jestem, po prostu jestem. Kiedy córka miała 8 miesięcy, sprowadzili z Rabki opiekunkę Helę, która została z nimi przez kolejnych 20 lat. Z powodu częstej nieobecności rodziców Agatka miała problemy ze zdrowiem, cierpiała na astmę, dostawała ataków duszności, gorączkowała. Przyczyną była nieobecność mamy, bo dla tak wrażliwego dziecka jest to dramat. Dzisiaj wspominam o tym z bólem, pisała w swojej biografii. Natomiast pani Adrianna w tym okresie skorzystała z okazji, żeby zadebiutować w filmie pod tytułem Nowy pracownik. Nie zagrała co prawda w wielu produkcjach. Sama po latach przyznała, że bycie żoną tak ważnej według niej postaci, tak utalentowanej, tak niesamowitej, obligowało ją do tego, żeby bardziej jednak skupić się na tym, by to on robił karierę i by jemu wszystko sprzyjało ku temu. Jednak wiele osób mówi, że pani Adrianna była wręcz niesamowicie zakochana w swoim mężu, podziwiała go i tak naprawdę to zawsze on pozostał w centrum jej zainteresowań. Nikt nie był w stanie go wyprzedzić, nawet dzieci. Choć pani Adrianna mówiła, że z perspektywy czasu uważa, że choć może tak było, to swoje dzieci również kochała wręcz patologicznie. Zagrała jeszcze w filmie dokumentalnym Co to jest Dudek, Nowy kłopotliwy gość, Kronika wypadków miłosnych. Po latach otrzymała też angaż w serialu 40-latek 20 lat później. Występowała także w kabaretach, co przysporzyło jej popularności. Mimo wszystko nie żałowała, że poświęciła trochę karierę dlatego, żeby jej mąż mógł rozwinąć skrzydła. Kochałam mojego męża, mój dom, moje dzieci, a poza tym uważałam, że skoro moim mężem jest genialny poeta, artysta, to trzeba mu oszczędzić wszystkich codziennych kłopotów. Uważałam, że każdy może wyrzucić śmieci, ale nie każdy napisze piękny wiersz, podkreślała. A wiodło im się dobrze, byli jak na tamten czas małżeństwem dobrze sytuowanym. Nie ma się czemu dziwić, bo pan Wojciech robił przecież coraz większą karierę. Mieszkali na osiedlu za Żelazną Bramą w Warszawie przy ulicy Siennej. Później przeprowadzili się na Łowicką. Wakacje spędzali w Tatrach w Kościelisku, gdzie wybudowali nawet dom, by móc przebywać tam jak najczęściej lub nad Bałtykiem w Jastarni. Niestety w pewnym momencie problemy w tej rodzinie pojawiły się z powodu stanu zdrowia pana Wojciecha, a dokładnie choroby dwubiegunowej. Ta dwubiegunowość objawiała się ciągłymi wahaniami nastroju. Jednego dnia pan Wojciech był w pełni sił, bardzo szczęśliwy, w dobrym nastroju, drugiego dnia był przygnębiony, a czasem i agresywny. Z dnia na dzień odporność psychiczna mojego męża załamała się, wspominała w swojej książce biograficznej. Euforia i rozpacz, ogromne wahania nastroju, bezsenność, agresja, dziwne, przerażające wizje i paniczny lęk. Od tego czasu relacje w tej rodzinie nigdy już nie były łatwe. Dzieci nie zostały na początku poinformowane o chorobie ojca i nie wiedziały, skąd wynikają te wahania nastrojów. Po latach również Paulina Młynarska wspominała, że wolałaby, żeby na czas tych najtrudniejszych momentów dzieci jednak przebywały poza domem, żeby nie musiały tego wszystkiego doświadczać. Może właśnie takie momenty, dłuższa nieobecność rodziców, kodują w sercach i głowach wrażliwych dzieci poczucie odrzucenia, które w późniejszym życiu daje o sobie znać. Niestety, takie refleksje przychodzą po latach, mówiła aktorka. Mój rodzinny dom naznaczony był chorobą nerwową ojca, tak zwaną dwubiegunową, charakteryzującą się skrajnymi wahaniami nastrojów. Tata, którego kocham, to genialny tekściarz, dowcipny, fajny facet. Nagle ten uroczy człowiek zmieniał się i stawał niedostępny, zagrażający. Zwierzała się po latach na łamach twojego stylu Paulina. Byłam świadkiem spalania się taty w pracy, a potem przychodziły miesiące, kiedy zapadał się w sobie. Nie było z nim kontaktu, ujawniła w innej rozmowie Agata. Pani Adrianna jednak się nie poddała. Tak jak wcześniej, mąż dalej był w centrum jej zainteresowania. Teraz z powodu choroby chyba dwukrotnie. Próbowała szukać dla niego ratunku u różnych specjalistów, ale niestety to się nie udało. Małżeństwo rozpada się w 1987 roku. W trakcie urodzinowego przyjęcia przy znajomych i bliskich Wojciech informuje żonę, że odchodzi.
Teraz będę mieszkał u przyjaciół. Proszę do mnie nie dzwonić i mnie nie szukać, poprosił. Szybko wyszło na jaw, że chodziło o inną kobietę. Kiedy w 1964 roku braliśmy ślub w kościele w Komorowie, wypowiedziałam słowa przysięgi, której nigdy nie złamałam. Ja Wojtka nie opuściłam, nawet jeśli on opuścił mnie, mówiła później w książce. Podejmowali próby powrotu do siebie i ratowania małżeństwa. Pan Wojciech nawet na jakiś czas wrócił do domu, ale jednak nic z tego nie wyszło. Małżeństwo oficjalnie rozwiodło się w 1993 roku. Pani Adrianna nigdy nie ukrywała, że dla niej koniec tego małżeństwa był dramatem. Przeżyłam boleśnie nasze rozstanie i nikogo potem nie wpuściłam do mojego domu, przyznała w rozmowie z Vivą. Pani Adrianna dzisiaj ma ponad 80 lat i czasem pojawia się w mediach za sprawą swojej działalności artystycznej, a czasem także za sprawą wywiadów, w których mówi również o swojej prywatności. Jakiś czas temu głośno było w mediach po tym, jak pani Adrianna powiedziała, że jej dzieci nie są nią do końca zainteresowane, a ich zainteresowanie pojawia się wtedy, kiedy wokół kręcą się media. W dużym skrócie mówiąc więc, że czuje się nieco przez swoje dzieci odrzucona. Zdaje sobie sprawę, że być może są to konsekwencje ich dzieciństwa, ale jednak nie rozumie tego do końca. Ja nie chciałabym w to wchodzić zbyt głęboko z tego powodu, że córki pani Adrianny nie wypowiedziały się na ten temat, więc zapewne nie życzą sobie tego, żeby na ten temat rozmawiał ktoś w ogóle, kto jakby nie jest w środku tej sytuacji i nie chciałabym tu bazować jedynie na medialnych doniesieniach z jednej strony. A jak dobrze mnie znacie, to wiecie, że ja uważam, że rodzinne sprawy najlepiej załatwia się jednak w domu i w domowym zaciszu, a nie na łamach brukowców. Czy też jak w tym przypadku miałoby to wyglądać, nie wiem, na kanale YouTube jakiejś Pauli Rodak. Natomiast w ostatniej rozmowie z magazynem Retro aktorka mówiła: moje dzieci pomnożyły swoje talenty i jestem z tego niesłychanie dumna. Agata ma dobre serce i jest czuła na potrzeby innych. Paulina jest niezwykle utalentowana i niezależna. Ma talent literacki. Na Jasia patrzę z podziwem, jakim jest dojrzałym artystą. Żałuję jednak, że mało czasu spędzają razem. Mimo wszystko pani Adrianna przyznaje, że jest bardzo pozytywną, dobrze nastawioną do życia i do świata, a także do ludzi osobą, która nadal jest w świetnej formie. Cieszę się, że żyję. Po prostu dużo rzeczy zdarzyło się w moim życiu, uważam, że fantastycznych. Cały czas myślę o różnych sytuacjach i myślę o nich jak najlepiej, bo dzisiaj z perspektywy czasu wszystko mi się wydaje po coś i wszystko mi się wydaje dobre, zapewnia w rozmowie z Galą. Tak jak wam powiedziałam, jest w bardzo dobrej formie, cieszę się z tego, ale zapewnia, że to chyba geny. Moja babcia, jak miała 82 lata, wygrała konkurs na najpiękniejsze nogi w rodzinie. Staram się żyć aktywnie i mam przyjaciół, na których mogę liczyć. Pani Adrianna również nie odpuszcza pracy, jeszcze przed pandemią dawała recitale w różnych miejscach, można było ją zobaczyć w akcji. Natomiast w ostatnim czasie również wyszły od niej nowości. Nagrała bowiem recital piosenki francuskiej i nie tylko w Radiu Retro. Także bardzo się cieszę, że pani Adrianna nadal jest aktywna, że cieszy się życiem. Myślę, że jej historia jest bardzo ciekawa, więc jeżeli was interesuje, to zapraszam was do wspomnianej już biografii, bo naprawdę przyznacie, że rodzina Młynarskich to bardzo ciekawa rodzina, która pokazuje, że w każdej rodzinie są wzloty i upadki, ale mimo wszystko rodzina to rodzina. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj do samego końca. Bardzo mi miło, że nadal ze mną jesteście. Pamiętajcie, że już niedługo szykuję kolejny odcinek. Jeśli wam się dzisiaj podobało, to łapka w górę będzie dla mnie super. No i oczywiście czekam na wasze komentarze. Spotkamy się tam w sekcji komentarzy. Postaram się wam odpowiedzieć na te najbardziej interesujące, ale pamiętajcie, że ja czytam wszystkie komentarze, także do zobaczenia. Dzięki wam za wszystko. Pa, buziaki.